Hej wszystkim, dzisiaj z Arią chcę pokazać Wam, jak wygląda nasz typowy dzień. Będziecie mogli zobaczyć, czy życie z borderem to faktycznie takie wyzwanie. A jak już złapam Waszą uwagę, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Zachęcam też do dzielenia się swoimi przeżyciami z psiakami. Teraz już nie przedłużam i po tym krótkim wstępie zapraszam do oglądania. Nasz dzień zaczyna się zazwyczaj między godziną 7 a 8. Aria daje o sobie znać i prosi o wypuszczenie na dwór. Jak widzicie, robi to w uroczy, jednak natarczywy sposób. Zazwyczaj mamy wylizane całe twarze, a jak to nie pomaga, to widzicie, potrafi dosłownie nas wyjść. Mój kochany Radek przejął ten poranny, wątpliwej przyjemności obowiązek i zawsze zbiera się i idzie z nią na podwórko. Kiedy Aria szybko załatwi swoje potrzeby, to tak samo szybko wbiega do domu i zanim Radek się rozbierze z tych zimowych ubrań, to Arek robi wtedy jedną z najbardziej uroczych rzeczy, a mianowicie wbiega z powrotem do sypialni, wskakuje na łóżko i daje mi całusa, po czym od razu skakuje i biegnie na śniadanie. Na śniadanie czeka na swoim miejscu i jak widzicie, pojawiła się u nas klatka. Jesteśmy na etapie, kiedy Aria już chętnie sama do niej wchodzi i odpoczywa w niej. Kilkakrotnie też zamknęłam na chwilę drzwiczki i cały czas dajemy jej tam wszystkie posiłki. Przy okazji pozdrawiam osobę, która tak bardzo przekonująco zachęciła mnie w komentarzu do stosowania kanela. Pozdrawionka. Po śniadaniu Arii, jeśli mamy jeszcze akurat wolne do południa, to Aria potrafi z nami kolejną godzinę wyleżeć w łóżku. Ogólnie rzecz ujmując, do 10 mamy zazwyczaj spokój od psa. Albo śpi, albo zajmuje się sobą. O magicznej 10 rano nasz piesek zamienia się w małego terrorystę. Dobrze wie, że jest to jej pora spaceru. Biega, przynosi nam zabawki, staje pod drzwiami i piszczy. No i wtedy, zależnie od tego, kto z nas jest w domu, zabierają na około godzinny spacer, zazwyczaj do lasu. Tutaj zwróćcie uwagę, nie pozwalam wyskoczyć Arii od razu z auta po otworzeniu drzwi. Robię to ze względu bezpieczeństwa, lepiej tutaj nauczyć psa grzecznego czekania. No ale jak już wysiądziemy z auta, to jest istne szaleństwo. Nasz spacer no nie jest tylko takim typowym chodzeniem. Standardowo też zabieramy takie dwie rzeczy. I właśnie, jedna z nich to jest piłka, a druga to frisbee. To jest takie nasze urozmaicenie. Jak widzicie, jak Aria zobaczyła piłkę, to nie było odwrotu, trzeba było ją jej rzucić. Frisbee tak naprawdę służy nam jako zastępcza piłka, ale zobaczcie właśnie nasze próby łapania go. Byłam tak zdziwiona, bo przez jakiś czas frisbee zginęło u nas na podwórku pod śniegiem i nie ćwiczyłyśmy tego, więc to było duże dla mnie zaskoczenie, że tak ładnie idzie. A teraz to, co widzicie, takie łapanie piłki, to jest chyba najukochańsza zabawa Arii obecnie. Po prostu ubóstwia to zajęcie. Takie łapanie, no kocha to. Kiedy Aria robi się zbyt nachalna, staram się nie pozwalać jej na to. Pokazuję jej, że koniec i mówię, żeby szła naprzód. I jak widzicie, w większości to skutkuje. Często ćwiczymy też przywołania. Jak możecie zobaczyć, tutaj nie wyszło, to wyśmienicie. Kolejne próby zazwyczaj są lepsze, bo już łapie, o co w tym chodzi i widzi, że jej się opłaca. Tak jak tutaj właśnie, dostaje piłkę, no nie zabieramy nawet smaczków zazwyczaj ostatnio. O, tutaj już to przywołanie było dużo lepsze, fajnie usiadła i była bardziej skupiona. Oczywiście w nagrodę dostała piłkę. Tutaj kolejne urozmaicenie, czyli łamianie drzew. Taka fajna sztuczka, naprawdę można dużo z nią zrobić. Lubimy też skakiwać właśnie na różne pieńki. Aria wtedy fajnie tam czeka i oczywiście dostaje nagrodę. Kolejne istne szaleństwo, białe szaleństwo. Aria kocha śnieg, uwielbia się w nim bawić. No tutaj czasem pozwalamy sobie właśnie na takie wygłupy, nie przesadzamy z tym oczywiście. Śmieszna sprawa, bo właśnie jak Aria naje się za dużo śniegu, to potem co 5 minut musi chodzić na dwór, naprawdę. Nie myślcie jednak, że cały nasz spacer wygląda tak, jak teraz widzieliście. Większość to jest to, co teraz widzicie, czyli Aria biegnie przed nami, węszy sobie, ogląda się co jakiś czas na nas. I to jest tak naprawdę 70-75% spaceru. Po spacerze Aria zazwyczaj wpada do domu jak pocisk, jest chwilę nabuzowana, nosi zabawki, jest bardzo podekscytowana tym spacerem, ale na szczęście, jak będziecie mogli za chwilę zobaczyć, o tak, za chwilę naprawdę pada. Czuję, że musi odpocząć i naprawdę nie mamy takiego problemu, że musimy ją jakoś wyciszać. Czasem wystarczy, że damy jakiś mały smakołyk albo zabierzemy zabawkę, którą nam nosi. I jest to, co teraz obserwujecie, czyli grzeczne leżenie. Tutaj właśnie super położyła się w klatce sama z siebie, nie musieliśmy jej w ogóle zachęcać. Fajnie, że wybiera to miejsce już jako miejsce odpoczynku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Drzemka u Arii trwa zazwyczaj do obiadu.
Tutaj zdziwiłam się, bo nie zdążyłam nawet powiedzieć komendy na miejsce, a młoda już tam wyszła grzecznie do klatki czekać na posiłek. Oczywiście miska musi stać bardzo dokładnie wylizana. A po obiedzie każdy wie, że czas na siestę. Aria nie umie za bardzo leżeć w jednym miejscu, zazwyczaj musi co jakiś czas zmieniać miejsce. I niestety może to nudne, ale taka prawda, śpi tak zazwyczaj kolejne kilka godzin. To jest też czas, kiedy często nie ma nikogo w domu, więc młoda zostaje sama. Co prawda ostatnio przez naukę i pracę zdalną jesteśmy zazwyczaj więcej w domu, ale dwa dni temu Aria została sama na prawie 5 godzin i dom został oszczędzony od jej niszczycielskich zapędów. Chociaż co do tego, Aria sobie chrapia, ja powiem ciekawą rzecz. Aria jakiś czas temu dobrała się do nowiutkiego buta, którego udało się naprawić u szewca. I dwa dni po naprawie wyciągnęła go znowu i rozpruła drobny mak. I to właśnie tego buta. A miała do dyspozycji około 30 innych butów. Jest to już druga taka sytuacja, kiedy wyciągnęła z szafki tylko i wyłącznie buta, którego już wcześniej obrabiała. Co jest ogólnie dość przykre dla nas, ale i tak ciekawe. Około 17-18 następuje przebudzenie mocy. Tutaj spytałam Arię, czy idziemy jeść. Czasem wydaje mi się, że ten pies wszystko rozumie. Zobaczcie, że nawet się oblizała, dokładnie wiedziała, o czym mówię. Nie mogłyśmy więc zwlekać z pójściem do kuchni i naprawdę Aria już bardzo ładnie wchodzi do tej klatki, już jest coraz bardziej pewna siebie i fajnie w niej się układa, jest taka spokojna. I oczywiście standardowo wcinała, aż jej się uszy trzęsły. Po tak długim spaniu i jedzeniu, Aria ma znowu dużo siły, więc po krótkim odpoczynku zazwyczaj idziemy na podwórko coś poćwiczyć, czasem jeszcze na jakiś krótszy spacer. Ale tego dnia było minus 15 stopni i szczerze to nie miałam ochoty już wychodzić z domu, więc pokażemy Wam, jak sobie urozmaicałyśmy czas. Dużo pomagają u nas gryzaki. Tutaj widzicie akurat poroże, dostała je dopiero niedawno, a zobaczcie, ile już z niego zostało. Naprawdę sprawia jej frajdy gryzienie go. Używamy też czasem konga, musimy jednak zakupić większy rozmiar, bo Aria trochę nam wyrosła. Nie mogło zabraknąć kochanego rzucania piłki. Tutaj zapytała Marii, czy nie chce iść na dwór. Jak widzicie, jednoznacznie pokazała, że tak, więc była mała przerwa na toaletę. Oprócz tego często w takich przypadkach bawimy się w szukanie zabawek i smaczków. Tutaj widzicie, poszło jej bardzo szybko. Przy takich zabawach Aria bardzo uruchamia swój węch, jest to dla niej na pewno wysiłek. Zazwyczaj po naszej ludzkiej kolacji jest jeszcze chwila portowania, rzucania. W łóżku jeszcze nachodzi nas czasem ochota na wygłupy. Ale potem już jest tylko odpoczywanie. Czasem Aria jest w stanie paść o 19, czasem jak my jakoś głośniej kręcimy się po domu, to jest to nawet 23, ale wtedy już i tak zazwyczaj nie absorbuje sobą. Podsumowując, staramy się trzymać pewnej ustalonej rutyny. Aria wtedy wie, czego się po nas spodziewać, ma określony porę aktywności odpoczynku i my też wiemy, czego się możemy po niej spodziewać. Wiadomo, że każdego dnia ta nasza rutyna różni się między sobą. Dodajemy niektóre rzeczy, a niektórych nie mamy kiedy zrobić. Dziękuję bardzo za obejrzenie odcinka, zachęcam do dalszego śledzenia naszych losów i mam nadzieję, że do zobaczenia!